Czeskiej Republice. Tutaj mamy już przedsmak, jak to wygląda. Tutaj jest makieta wielkości TT. No i jesteśmy. Cena jest trochę szokująco wysoka. Ale zobaczymy jeszcze, czy jest to warte. Właśnie wygląda. W środku stoją dwa pojazdy komunikacji miejskiej. Tatra, kultowa. Ponadto autobus. No, one są tak dość osobliwie tutaj wmurowane. A tutaj mamy z kolei symulator pociągów. Mamy nawet kawałek czeskiego Orczystrona w serii 810. Można zobaczyć, nawet tabliczka jest zachowana. Jest reklama toru testowego w Welimiu. Tor testowy w Welimiu to jeden z dwóch w tej okolicy. Drugi znajduje się w Polsce, w Żmigrodzie. I służy do certyfikacji taboru nowego kolejowego. Albo nie jest makieta właśnie toru testowego w Welimiu. Sądząc tak po kształcie i w ogóle. Tu można makietki kolejne zobaczyć. No to już ciekawy wstęp jest, ale to jest dopiero wstęp, bo do zasadniczej części jeszcze nie doszliśmy nawet. Oświetlona kolejna makieta, znowu z Kalifa Zero. Mamy czeskiego nurka, który jedzie sobie. I tak to wygląda. I to są tylko mniejsze makiety, a jeszcze pozostaje kwestia makiet, które są na dole, a te są zdecydowanie większe. Tak wygląda obrotnica kolejowa tutaj, zabudowana w makiecie. O takiej zawsze marzyłem, ale to jak widać zużywa ogrom miejsca, bo ten fragment sam z siebie ma chyba koło metra, albo nawet więcej. O, tu mamy katastrofę kolejową, no proszę. O, tu jedzie znowu Trzmielak. Makieta w klimacie zimowym. Polski pociąg dostał pseudonim Żalo. To jest Pesa Link dokładnie. No, już jesteśmy na dole. To jest wystawa jakichś zabawek też. No niesamowicie to wygląda. No, to jest skala N. No nie, no po prostu makiety nie da się przejść. O, jedzie Trzmielak. Nie wiem, czy to jest. To jest jakiś dzik? Czemu dzik wśród ludzi, którzy jeżdżą na rowerze, nie rozumiem? Taki dowcip czeski. Także no nie jest tu monotonnie. Protest. O proszę, nawet jest protest ekologów w sprawie wycięcia lasu. A tam są godziny szczytu, bo nie przyjechał Regio numer 2230 do Ust na Dobnicy. A tu jest festiwal filmów w Karlowych Warach. No jeszcze takie tory zabawkowe. Autodracha. Czegoś takiego u nas nie było chyba. Znaczy były, ale innych marek. Na pewno nie to. Nie kojarzę przynajmniej tego u nas.